Odkąd stosuję ten trik, nie wyrzucam już brudnych czy starych butów. Plamy, brud, kurz i brzydki zapach znikną szybko. Buty sportowe, kroksy, czy nawet inne zabrudzone rzeczy, ty też możesz uratować. Wszystko, czego potrzebujesz, to takie małe kulki. Odkąd nauczyłam się je robić, moje trampki, kroksy, a nawet skarpetki są zawsze czyste. Wyglądają, jakbym je dopiero kupiła. Żeby zrobić takie kulki, potrzebujesz dwie małe filiżanki sody oczyszczonej. Dodaj do niej dwie łyżki dowolnego płynu do mycia naczyń oraz jedną łyżkę wody utlenionej. Wymieszaj wszystkie składniki na jednolitą masę. Możesz teraz zacząć formować tę masę. Najlepiej robić z niej mniejsze kulki. Częściej z takich sama korzystam. Jedna taka kulka wystarczy, aby usunąć plamy i zabrudzenia z danej rzeczy. Możesz je przełożyć do słoika i tak przechowywać. Wystarczy jeden zakręcany słoik. Żeby wyczyścić trampki, weź miskę z ciepłą wodą, włóż do niej buty. Teraz weź jedną kulę. Rozdrobnij ją w palcach i zacznij czyścić buty. Możesz nią czyścić bezpośrednio podeszwy. Możesz też ją całą rozpuścić w wodzie i trampki czyścić szczoteczką. Parę minut wystarczy, aby usunąć zabrudzenia. Soda i woda utleniona radzą sobie z wieloma plamami. Płyn do naczyń potęguje tylko ich działanie. Tak samo możesz wyczyścić kroksy. Brud znika szybko. Nie ma już więcej plam. Potem obuwie wystarczy tylko dobrze opłukać i gotowe. Te czyszczące kule możesz używać do obuwia, skarpetek, ubrań, a nawet innych rzeczy, które masz do czyszczenia. Pomogą ci w niejednej sytuacji. Dziś pokażę ci sprytny sposób na mycie paneli i drewnianych podłóg. Myjące kulki robię sama w domu. Wystarczy, że wrzucę dwie kulki do wiadra i myję podłogę. Znikają wszystkie plamy, a mop nie pozostawia smug. Zrobienie takich kulek kosztuje grosze, a działają lepiej niż zwykły płyn do podłóg. Do ich przygotowania potrzebne jest 500 gram sody oczyszczonej. Dodajemy do niej dwie łyżki denaturatu. Ma on właściwości odtłuszczające i dezynfekujące. Świetnie zmywa rysy po butach i farby. Następnie dodaję miarkę ulubionego płynu do płukania tkanin. Ten składnik odpowiada nie tylko za piękny zapach. Płyn ma działanie antystatyczne. Dzięki temu kurz nie będzie osiadać na podłodze. Zakładam gumowe rękawiczki i mieszam całość. Dokładnie ugniatam. Jeśli substancja jest zbyt sypka, dodaję płyn do tkanin. W rękach formuję kulki wielkości piłeczki golfowej. Następnie układam kulki na plastikowej desce i zostawiam na całą noc do wyschnięcia. Na drugi dzień delikatnie przekładam do pudełka. W ten sposób mogę przechowywać nawet przez parę tygodni. Kulki na bazie sody mają działanie czyszczące, antybakteryjne i antygrzybiczne. Zawartość denaturatu zapobiega powstawaniu smug. Do wiadra z ciepłą wodą wrzucam dwie kulki. Ta ilość spokojnie wystarczy na umycie podłogi w całym domu. Soda oczyszczona reaguje z wodą i powstaje czyszcząca piana. Substancje myjące szybko rozpuszczają się w wiadrze. Dzięki temu MOP równomiernie je nabiera. Następnie myje podłogę. W mieszkaniu unosi się przyjemny zapach. Podłoga szybko schnie i nie powstają na niej zacieki. Jeśli podoba Ci się ten przepis, zostaw kciuka w górę i subskrypcję. Wrzuć lud do suszarki, a zagniecenia na ubraniach znikną. Ten trik pokochają osoby, które nienawidzą prasować ubrań. Kiedy na Twoich ubraniach są widoczne zagniecenia, można temu prosto zaradzić i to bez użycia żelazka. Prasowanie ubrań to dla wielu osób udręka i strata czasu. Nie chce się po prostu wyjmować deski i włączać żelazka. Ale jeśli masz w domu suszarkę czy pralko suszarkę, to jesteś szczęściarzem weź swoje pogniecione ubrania, takie z widocznymi zagnieceniami. Często pojawiają się one, jeśli trzymamy ubrania złożone w szafie, a nie powieszone na wieszakach. Czasami po prostu zostawimy je w suszarce za długo. Pojawią się zagniecenia, jeśli nie wyjmiemy suchego prania od razu. Włóż do bębna trzy, a maksymalnie pięć takich rzeczy, dorzuć garść kostek lodu i włącz suszenie na około kilkanaście minut. W tym czasie wilgoć z kostek lodu zlikwiduje zagniecenia podczas pracy suszarki. Ubrania będą gładkie, bez prasowania. W zależności od materiału, będziesz widział efekt od razu po wyjęciu ich z suszarki. Kilkanaście minut, a czasami tylko dziesięć, wystarczy, aby suszarka wyprasowała twoje ubrania za ciebie. A wszystko to za sprawą paru kostek lodu. Roztop mydło i zobacz, co z nim zrobić. W prosty sposób zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy. Pokażę ci sposób na wykorzystanie każdego mydła, dzięki któremu nie będziesz musiał wydawać tak wiele pieniędzy przy kolejnych zakupach w markecie. Włóż mydło do wody i zagotuj je. Na jedno mydło użyj dwóch szklanek wody. Weź wszystkie końcówki mydeł, jakie masz w domu. Od teraz nie musisz ich wyrzucać. Wystarczy włożyć je do garnka z wodą i zagotować. Podgrzewaj mydła tak długo, aż się rozpuszczą. Następnie lekko przestudzoną masę z mydła przelej do blendera. Dodaj do niej dwie łyżki dowolnego proszku do prania, dwie łyżki soli kuchennej oraz trzy łyżeczki octu. Włącz blender i wymieszaj wszystkie składniki. Teraz weź puste, wypłukane kartoniki po mleku. Rozetnij je w ten sposób jak na filmiku. Jeśli w kartoniku jeszcze są resztki płynu, usuń je. Do pustych kartoników przełóż masę z mydła. Ja użyłam dwóch kartoników. Następnie wstawię do zamrażarki na kilka godzin albo całą noc. Tak przechowywaną masę w każdej chwili możesz wyjąć i użyć. Ja specjalnie rozkroję teraz pudełka, żebyś widział jak ta masa wygląda. Możesz takie mydło odkrawać i używać do prania różnych rzeczy. Możesz też wykorzystać je do zmywania naczyń. Wyczyścisz nim buty sportowe. A przede wszystkim możesz je użyć do czyszczenia wielu różnych rzeczy w domu. To uniwersalne mydło jest lepsze od niejednego mleczka i płynu, więc można nim wyczyścić o wiele więcej. I kosztuje cię tylko grosze. Wiedziałeś, że tak można wykorzystać końcówki mydła? Wystarczą trzy kroki i będziesz miał lśniące i czyste podłogi, z których można jeść jak stalerza. Twoja podłoga w końcu będzie lśnić jak lustro. Mycie podłogi to pestka, jeśli znasz ten sposób. Podłoga będzie czysta, błyszcząca, bez smug i zmatowień. Przy tym nie wydasz na to fortuny. Wystarczą produkty, które na pewno masz już w domu. Do wiadra wlej ciepłą wodę. Dodaj jedną lub dwie łyżeczki płynu do mycia naczyń, jedną sporą porcję octu najlepiej o objętości około jednej szklanki oraz łyżkę z sody oczyszczonej. Wymieszaj wszystko mopem. Teraz wszystko masz gotowe, aby umyć podłogi. Ta mikstura usuwa brud, tłuszcz, plamy i brzydkie zapachy. Dodatkowo ocet zabija bakterie i zarazki. Soda ma właściwości dezynfekujące. Dlatego warto używać jej do mycia podłogi, zwłaszcza jeśli masz małe dzieci. Właściciele psów i kotów również powinni stosować taką mieszankę do mycia podłogi. Ocet sprawia też, że na podłodze nie ma smug ani zacieków. Dlatego wiele osób używa go do mycia podłogi z paneli i spłytek. Samego octu jednak nie należy używać do drewnianych powierzchni, dlatego najlepiej stosować mikstury, w której ocet jest jednym z wielu składników. Zobacz, mycie podłogi nigdy nie było tak łatwe.